Jakub Kulik dla Fansportu, jest z nami Japa po zwycięstwie z Romusiem. Co prawda przez kontuzję, ale to ty przeważałeś w tym pojedynku, to ty celniejsze ciosy zadawałeś. Jak możesz to tak na chłodno, ale na gorąco jeszcze ocenić? Jak można na chłodno? Jak na chłodno, to dopiero bogali, bo nie da się inaczej. No, no dobra, na gorąco, jak oceniasz? Na gorąco, no chciałem pójść szybko w pierwszej rundzie, tak jak to było z Maksymusem, ale trener mi nie pozwolił. No i co, no, zrobiliśmy to po jego, no, on jest doświadczony, w tym po prostu wie co robi i dzięki niemu po prostu jest to zwycięstwo, dziękuję bardzo. No i co, jedziemy dalej, tak? Słuchaj, to co zauważyłem w tym pojedynku, to akurat to, że bardzo dobrze pracowałeś na tym odchyleniu i starałeś się kontrować. Czy taki był plan, czy tak wyszło podczas walki? Nie, ja lubię kontrować. Ja lubię, jak ktoś we mnie wchodzi i po prostu kontruję go wtedy, tak? Nie lubię nadawać presji, chociaż tutaj byłem do tego zmuszony. Okay, tutaj raz chyba w tym pojedynku on cię złapał na kontrze, jak właśnie akurat się odchyliłeś i to tylko... Tak, dokładnie. Ale to było po prostu moje przyciśnięcie. No i tyle, no, rozbudził mnie, no i po prostu dał, jak to się mówi, ochotę na więcej. Jak oceniasz jego postawę? No bo naprawdę charakter pokazał akurat... Twardy jest. Twardo ma głowę. Widać, że oko zamknięte. To chyba jeden z tych ciosów takich sierpowych trafił. Chyba tak, nawet nie wiem. Słuchaj, następna walka z Capo. Czy widziałeś jego pojedynek wcześniejszy? Tak, to jest mój kolega. Szkoda, że wszedł w mój turniej, no ale no nic. Takie losowanie, taka drabinka. Powiem ci szczerze, że widziałem jego rękę. Jest naprawdę mocno rozbita po jego pojedynku, więc zobaczymy, czy w ogóle z nim zawalczysz. Dokładnie, zobaczymy. Coś słyszałem, że jednak nie. Ale no, wolałbym, bo nie, no bo mówię, to jest mój kolega, no nie lubię się bić z kolegami, tak? No, nie po to tu przyszedłem, ale no niestety, no. Takie zasady gromdy mimo przyjacielskiej gry. Jak to mówię. Co prawda przyjacielska atmosfera, ale jak się wejdzie tam do ringu, to... Co, no to trzeba głowy urywać, tak? Terapia. To jest prawda. Słuchaj, dziękuję ci bardzo serdecznie, odpoczywaj i widzimy się po następnej walce.